I kolejny numer kultowych autobusów PRL-u. Dali osinobus, choć to nie autobus, ale przewozi ludzi. Tylko tutaj jest ze skalą trochę walnęli, bo zrobili go coś między 8,7 a 1,72. To będzie gdzieś skala może 1,80. U nas były takie osynobusy w Hucie, w Zalcaku. Wozili pracowników. Myśmy też na zawody strażackie taki osynobusa brali, a jeździliśmy, bo mieliśmy Uaza. To do Uaza dużo strażaków nie weszło, to trzeba było brać strażaku osynobusa. I to braliśmy strażaku osynobusa, ale też na zawody wędkarskie, żeśmy jeździli starym z Hutem. Takie osynobusy chyba trzy były w tartaku, czy dwa. I miała też Huta. Ale później Huta kupiła Autosana. Osynobus Star 28 i Star 29. Tutaj nam mamy napisane, że budę wykorzystywano podwozie Audi Star 28, Star 29. One tylko się różniły silnikiem. Star 28 był benzyniak, a czyli diesel, a Star 29 był benzyniakiem. Benzyniak często służył jako do budowy milicyjnych hydrominów. Przeważnie milicyjne hydromini to mieli pod benzynowe 29. Także one były identyczne, nie? Identyko. To były tak zwane samochody marki Star przejściowe. Były to auta przejściowe między starym 20, 21, 25 a starym 200. Bo już planowano produkcję Stara 200, dlatego tam już szykowano. Dlatego Star 28 i Star 29 to były auta przejściowe. A tutaj osynobus model jest Star 29, bo tu mamy opis silnika benzyna. Dlatego tutaj dali osynobusa z wersją. I to też widzimy. Za platformą osynobusu posłużył Star 28, Star 29. Model przejściowy między poprzednikami a serią 200. Tu jest wszystko opisane dobrze. Star 28 diesel i Star 29 benzyna. Także to jest Star 29, dlatego że to mamy opis silnika benzynowego, czyli mamy osynobusa na Starze 29. Fajna gazeta. Tego nawet nie będę kupował, bo to takich aut ja nie potrzebuję. A jest to mój trzeci samochód Star 29. Zaraz pokażę model. To mam osynobusa. Fajny model, ale to nie jest skala 1,72. Zrobiony jest fajnie, mi się podoba. Star 29 osynobus. Także fajny. Bardzo mi się podoba. To są moje taborety do klejenia, także one są taborety modelarskie. One są uwalone już klejem. Czy tak wygląda Star 29 osynobus. D'Agostini. Ten Star 29 to sam sobie zrobiłem. Widać różnicę w kabinie. To też jest D'Agostini, ten Star 266 kultowych od PRL-u, wydania specjalne. Także widzimy różnicę w kabinach. Niby to oba modele, skala 1,72, jest taka różnica w kabinach. Kolosalna różnica, także to będzie skala 1,80 na pewno, a nie 72. Tutaj jest hydromin milicyjny zrobiony, sam z tego zrobiłem, ściąłem, obciąłem sobie, skróciłem. To jest buda, wszystko to z kartonu jest. I tu też Star 29 z GPM-u. Też widzimy skala 1,72. Bo sobie kupiłem go do tych kultowych aut PRL-u, ten podnośnik. Też widzimy różnicę w kabinie.
z GPM-u 7.2 i D'Agostini, to są modele 7.2. Taki mam stary.